Ułamki typu 1 druga, 1 czwarta, 1 piąta mają różne mianowniki. Są to ułamki zwykłe i nie jest to zapis w systemie pozycyjnym. No nie jest to zapis w systemie pozycyjnym, nie jest to zapis w systemie pozycyjnym dziesiętnym, bo taki zapis mają tylko ułamki, których mianowniki są potęgami 10. I jeżeli potrafimy, jeżeli możemy te mianowniki zmienić, rozszerzyć cały ułamek, no to wtedy możemy przejść do dziesiętnego systemu. 1/2 to jest 0,5. I możemy to zapisać, że to się równa 0,5. 1/4 to jest 0,25. I możemy to zapisać, że to jest 0,25. No a 1/5 to jest po prostu 0,2. I zapisujemy to jako 0,2. Zwróć proszę uwagę, jaką wielką przewagę mają takie ułamki dziesiętne przy działaniach. Gdybyśmy dodawali ułamki zwykłe, 1/2 plus 1/4 plus 1/5, czego nie będziemy teraz robić, no to trzeba by szukać wspólnego mianownika i zmieniać się i tak dalej. A w systemie dziesiętnym dodajemy od razu, zgodnie z naszym algorytmem. Możemy je sobie tutaj od razu podsumować. Możemy je podsumować. Czyli będzie 5, 9, 0,95. Błyskawicznie w ciągu chwilki dodałaś, czego nie zrobiłabyś tak szybciutko, dodając prosty ułam. To prawda. Także działania na tych liczbach dziesiętnych są dużo prostsze niż na zwykłych ułamkach. A w takim razie na liczbach dziesiętnych mnożenie przez 10, 100 i dalsze potęgi jest dość proste, bo polega tylko na przesunięciu przecinka. No tak. Na przykład 0,25 policzone przez nas, czyli 1/4. 0,25 razy 10 to jest ile? Przesuwamy przecinek w prawy, tak, w prawo o jedno. Właśnie się zaczęłam zastanawiać, w którą stronę przesuwamy. Przy mnożeniu przesuwamy w prawo. Przy mnożeniu przesuwamy w prawo. Przecinek w prawo, a cyfr dobra. 2,5. Tak jest, to jest 2,5. Bardzo często używamy dla wygody zapisu potęgowego, więc na przykład dla dziesiątek. 10, no to jest 10 do potęgi pierwszej, 10 do potęgi pierwszej, 10 do potęgi pierwszej. 100 to jest 10 do potęgi drugiej. 1000 to jest 10 do potęgi trzeciej. No a na przykład 1 i 7 zer, 10 milionów. Czyli 10 milionów, to jest 10 do potęgi siódmej. To nam ułatwia to mnożenie i przesuwanie przecinka. Weź na przykład takie działanie. 3,456 razy 100 to będzie ile? No to przecinek przesuwamy o te dwa zera, czyli dwa miejsca. Nie, tak, mnożymy przez 100 i przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo. Tak, czyli dwa miejsca to będzie raz, dwa. Tak. Teraz napiszę to porządnie. 3, 4, 5, przecinek i 6 dziesiątych. Tak, a gdybyśmy chcieli to pomnożyć przez 10 tysięcy, to ile miejsc trzeba przesunąć no, przecinek? Liczmy zera. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli o 4 miejsca przecinek przesuwamy i mamy wtedy, przepraszam, tu się pomyliłam. I mamy 3, 4, 5, 6. 0.
Raz, dwa, trzy, cztery, tu będzie przecinek. Tak, czyli po prostu z, co, jeżeli mamy trzy całości i jakiś ułamek, to razy 10 tysięcy, no to musi być co najmniej 30 tysięcy. I tak u nas wyszło, prawda, 34 tysiące, więc wszystko jest w porządku. Jeszcze jeden przykład mały. 23,0052, czyli 52 dziesięciotysięczne razy 1000. To jest razy. Tak. 1000, czyli przesuwamy przecinek o raz, dwa, trzy miejsca. To będzie 23 raz, dwa, trzy miejsca, przecinek i 0,2. No właśnie. No a teraz powiedz mi, gdybym Cię poprosiła, żebyś te 23, całą tą liczbę podzieliła przez 10, to jak myślisz, co byś musiała zrobić? Ale chodzi o podzielenie tej liczby? Tak. Przez 10. No to musiałabym też przesunąć przecinek, tylko pewnie w drugą stronę. Tak jest. 23,0052. Czyli 23,0052 podzielone przez 10 to będzie 23,0052. Tak, czyli przy mnożeniu przez 10 i potęgi 10 przesuwamy przecinek w prawo, przy dzieleniu przez 10 i potęgi 10 przesuwamy przecinek w lewo. Czyli dzielenie przez potęgi 10 jest bardzo proste. Najważniejsze, żeby wiedzieć, w którą stronę ten przecinek przesunąć. To trzeba działać ze zrozumieniem, czyli się zastanowić. Weź taki przykład. 54,45 dzielone przez 100. No przecież gdybyś przesunęła przecinek w prawo, to byś dostała liczbę 5445. A 54 dzielone przez 100 musi być mniejsze od jednej drugiej nawet. Czy około jednej drugiej. Czyli jak dzielisz przez 100, przesuwasz o dwa miejsca w lewo i masz 0,54,45 dziesięciotysięcznych. Tak, jest troszeczkę większe od jednej drugiej. No to jeszcze jeden przykład. 0,444 dzielone przez 100. Już wiem, w którą stronę przesunąć przecinek, czyli robimy 0, no bo to będzie po prostu wszystko poniżej 0. Nie. Dobrze, bo to moja... To dwa miejsca. Tak jest, ja myślałam o mnożeniu. 4. Ale kazałaś mi dzielić, to ja dzielę. W porządku. I we właściwą stronę przesunęłam ten przecinek w lewo. Oczywiście. A przy mnożeniu, i zrobimy ten sam przykład z mnożeniem, 0,44 razy 100, i tu idzie nam dużo lepsza, większa wartość, 44,4, i przesunęłam przecinek w prawo. Tak jest.